Moi drodzy, wydaje się taka mała uliczka pełna ruchu. Witamy serdecznie kolejnego dnia. Teraz idziemy na spotkanie z ekologią, czyli festiwal ekologiczny. Ekologia na festiwalu to jest coś, co my robimy od kilku lat. Może nie w takim wymiarze, jak sobie nieraz w tych dyskusjach pozwalają, do jakiego stopnia chcą dojść organizatorzy festiwalów, na przykład w Szwajcarii. A więc proponują, żeby przyjeżdżały tylko samochody, które są na ekopaliwie, a my chcemy po prostu mówić i słuchać o tym, o czym ludzie mówią, żeby festiwal był posprzątany, żeby festiwal był także rozumiany przez jego uczestników jako ten festiwal zielony. Póki co kupujemy energię odnawialną, kupujemy energię, która porusza cały festiwal, właśnie ekologiczną, ale dzisiaj posłuchamy, co na ten temat mówią także inni uczestnicy tych spotkań. Paryż dzisiaj przywitał nas pogodą. Jest słońce, gdzie mam ciemne okulary, są, a więc ruszamy. It should be possible to see that. And it covers everything. They do the renovation, they do the music booking, they do journalism. We already, it's slightly starting out because in the Eastern Europe, people that they want to keep their tent and collecting those sprays and tags on the Zielony Festiwal. Jak bardzo chciałem zabrać głos, no ale to są zaproszeni goście, którzy prezentują swój punkt widzenia, a więc mówiono i o festiwalu jako o festiwalu zielonym, festiwalu, który jest zorganizowany w sposób bioenergetyczny, w sposób biofoodowy. Bardzo dużo ciekawych pomysłów. To wszystko raczej dotyczy festiwali, które są w naszym pojęciu festiwalami niedużymi, festiwalami, które można doskonale w tym sensie ogarnąć, począwszy od energii, skończywszy na jedzeniu. Bardzo ciekawa opowieść o Roskilde, która tym bardziej jeszcze pobudziła nas, żeby za rok być może spotkać się tutaj i opowiedzieć o naszym festiwalu. O tym, że nasz festiwal, który jest na 750 tysięcy osób, a więc ogromną ilość publiczności, jest także myśleniem bardzo bio, bardzo zielonym. Próbujemy to robić na zupełnie inną skalę, próbujemy to robić w Polsce. To nie jest takie łatwe, ale co roku mamy różne innowacje, różne pomysły, które tyczą się tego nastroju, ale także tego, co festiwal może nieść. Dużo mówiono o Roskilde, o festiwalu z jednej strony bardzo komercyjnym. Trzeba kupić bilet, wielkie gwiazdy, wszystko jest poukładane, ale ten festiwal zbudowany jest na duchu wolontariackim. 30 tysięcy osób przez 8 dni trwania festiwalu, podejrzewam, że i także wcześniej i później, pracuje na jego obraz, pracuje na to, aby go stworzyć, pracuje po to, aby ten festiwal właśnie mógł mieć takiego ducha, o którym tutaj dużo mówiono. Wydaje nam się, że ten duch woodstockowy, duch jest niesamowity, jest ogromnym naszym potencjałem. Wolontariusze, którzy pracują na festiwalu, są ogromnym naszym potencjałem. Publiczność, która przyjeżdża, nie kupując biletu, tworzy ten festiwal, tworzy jego ducha, jest naszym ogromnym potencjałem, a myślę, że jeszcze powinniśmy się pochylić bardzo mocno na tym, aby no właśnie na przykład stwarzać energię, aby pedałując rowerem tworzyć energię, która będzie wykorzystana przez zespół na scenie, a więc nie będzie używała zespół prądu, tylko tego prądu wytworzonego przez publiczność. Mnóstwo pomysłów. Zaprosiliśmy moderatora, aby przyjechał do nas na festiwal, aby obejrzał go, abyśmy mogli o tym festiwalu później na jesiennych spotkaniach paryskich opowiedzieć, bo myślę, że ludzie byliby bardzo zdziwieni. Ciągle ludzie nie wiedzą o tym, że taki festiwal jest, ale my także krok po kroczku robimy swoje, ucząc się od najlepszych. Come on!
bardzo ważnym miejscu i to miejsce jest na trasie dyskusji o rock'n'rollu i o festiwalach, czyli przemieszczamy się w jedną stronę albo w drugą stronę. Ważne miejsce, bo tu przy stacji metra Metropolitan, czyli tej bardzo słynnej, secesyjnej, pięknej, krzyżują się drogi wszystkich wycieczek, a zaraz tu obok mamy wielki, przepiękny kościół Sacre Saint, więc mnóstwo ludzi tutaj przychodzi, zwłaszcza wycieczek japońskich, które śmigają po całym Paryżu bardzo intensywnie. A my za moment będziemy spotykali się z człowiekiem, który był przy współorganizacji festiwalu, koncertu Live Aid. Bardzo, bardzo głośne koncerty, które wspomagały społeczność mieszkającą w Afryce. Przeciwdziałały biedzie, przeciwdziałały różnym sytuacjom, które powodowały, że ludzie w Afryce wpadali w tarapaty. Bob Geldof był pierwszym ideologiem takich koncertów, takiego festiwalu, wtedy bardzo, bardzo głośnego, wiele, wiele lat temu. Wszystkie stacje telewizyjne, można powiedzieć wolnego świata, bo niestety nie wschodnia Europa, transmitowały ogromne koncerty, które unosiły się ponad całym globem ziemskim, ale w ten sposób zbierano i zebrano bardzo konkretne pieniądze na pomaganie ludziom. Czyli o tych rzeczach się tutaj mówi, a to nas także nakręca na różne pomysły związane z przystankiem Woodstock. O, chyba się przyłączę do wycieczki, bo naprawdę będą tam ciekawi o tym opowiadali. Bardzo dobre spotkanie tym razem. Gościem był John Kennedy, człowiek, który w 1985 roku współorganizował, był przy organizacji wielkiego, ogromnego przedsięwzięcia pod nazwą Live Aid. Ciekawostką, którą się podzielił ze wszystkimi, było to, że zespół Pink Floyd nie zagrał, jeden z wielkich nieobecnych na tym koncercie, nie zagrał, bo najpierw powiedział, że się nie zbiorą wszyscy, czyli trudno im wystąpić jako Pink Floyd w starym składzie. Następnie, kiedy już byli przekonani, że mogą zagrać w tym składzie, który mają, to przesłali organizatorom Live Aid swoje punkty, które organizatorzy musieli spełnić w umowie. To było 6 punktów bardzo istotnych i ważnych. John nie wyjaśniał, o co chodziło, ale w pewnym momencie Bob Geldof powiedział: pieprzy ci. Jeżeli inni się zgodzili, to nie musi Pink Floyd zagrać, nie musimy niczego zmieniać. Nie zmieniono i w ten sposób zespół Pink Floyd nie zagrał. Zresztą John tutaj na temat stanu umysłowego członków zespołu Pink Floyd nie pozostawiał nam tutaj żadnych złudzeń, ale to jest jego ocena. Pink Floyd nie zagrał. Ciekawostką było też to, że na 10 dni przed koncertem w kasie było pusto, a wręcz brakowało 10 milionów funtów. Okazało się, że jednak te pieniądze zdołano zorganizować, zebrać i po raz pierwszy wtedy pokonano także wszystkie techniczne bariery. Koncert był zorganizowany na 2 półkulach, w bardzo wielu miejscach. O tym samym czasie, mimo różnic czasowych, odbywały się koncerty. Było to wielkie, ogromne przedsięwzięcie, które także wpłynęło na mnie, kiedy organizowaliśmy przystanek Woodstock. Takie festiwale jak Woodstock amerykański, jak właśnie Live Aid, jak postawa ludzi, którzy chcieli to zrobić dla kogoś innego, powołali w ogóle się dla takiej idei, porwali się na to, było niezwykłym motorem także i dla mnie. John tutaj także dzisiaj opowiadał o przyszłości rynku muzycznego i pierwszy raz ktoś wychodzi i mówi, że nie ma co drzeć szat. Kiedy robiono różne badania, także w latach 80., 90. dotyczących branży muzycznej, okazało się, że te badania były za każdym razem bardzo negatywne. Mówiły dużo z rzeczy, które się podobno wydarzą.
jak powiedział John, nigdy się żadne nie sprawdziły. W związku z tym nie ma co drzeć szat, trzeba przyjąć stan rzeczy na dzień dzisiejszy i po prostu do nich się dostosowywać. Rynek jest taki, jaki jest i jakby trudno ludzi zmuszać, żeby kupowali płyty, skoro nie chcą ich kupować. A więc trzeba szukać wszelkiego rodzaju innych sytuacji. To, co zrobił zespół YouTube, czyli zupełnie nowa umowa, jeżeli chodzi o produkcję, czyli przedstawianie swojej muzy. Bardzo ciekawe spotkanie, takie także mówiące o tych historycznych walorach, czyli mówiące o tym, w jaki sposób ludzie wiele, wiele lat temu porywali się na niesamowite idee. Te wszystkie idee były zazwyczaj jednorazowe, a my bardzo się cieszymy, że przystanek Woodstock organizujemy 20 lat niezmiennie, że mamy ochotę drugie 20 lat organizować jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej ten najpiękniejszy festiwal świata. Dzisiaj czekają nas jeszcze koncerty, a tutaj w tym głównym gmachu obrad wrze jak w ulu. Ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać, także my jesteśmy rozpoznawalni dzięki naszym koszulkom. Ludzie wiedzą o przystanku Woodstock, przynoszą nam płyty, proponują nam głównie, żeby się pochylić nad muzyką, którą oni tutaj reprezentują. Tutaj nie ma producentów tych najbardziej uznanych kapel. To są właśnie ludzie, którzy wprawiają różne maszyny w ruch. I oby te maszyny jak najlepiej były także wprawione w ruch dzięki temu na przystanku Woodstock. I ruszyło klubowe granie. Dzisiaj rozpoczęliśmy w miejscu, które u nas jest oznaczone szóstką. W tym klubie jeszcze nie byliśmy. Dopiero teraz widać, jak organizatorzy super przygotowali się do całego przedsięwzięcia. Bardzo dużo klubów. Kluby są blisko siebie, a więc jest gdzie chodzić i jest czego słuchać. Za nami muzyka rockowa, czyli pierwsza kapela, która do złudzenia przypominała zespół Be My, albo zespół Be My przypominał kapelę, którą słuchaliśmy. Ale zespół Be My jest z Francji, więc być może wszystko się kręci wokół jednego jądra. Za moment kolejna kapela i w ten sposób dzisiaj także pochylimy się nad muzyką, którą nam zaproponowali organizatorzy paryskiego spotkania.